Cześć, witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj przygotowałam dla Was, mam nadzieję, że ciekawy i przydatny filmik, ponieważ często się mnie pytacie, gdzie zdobyć tanie kosmetyki marek selektywnych i też byłyście naprawdę zadowolone z tego pomysłu, gdy Was się spytałam pod jednym z filmików, czy zrobić taki filmik, dlatego też dzisiaj mam naprawdę sporą listę sklepów, gdzie możecie zdobyć naprawdę kosmetyki bardzo drogie, czyli na przykład marki Clinique, Clarins, czy nawet Vichy, ponieważ też często narzekacie, że Vichy jest po prostu bardzo, bardzo drogie. W przypadku Vichy łatwiej też zdobyć się tanie kosmetyki, gdy są na przecenie Superfarmy, dlatego też załóżcie koniecznie kartę, ponieważ z kartą będziecie miały 40% i naprawdę uwierzcie mi, że już taniej się nie da zdobyć tych kosmetyków, dlatego też karta naprawdę Wam dużo ułatwia. Ale ja robię zamówienia z różnych sklepów, gdzie po prostu te marki selektywne są tańsze. Zdecydowanie mogę się szybciej cieszyć tymi kosmetykami i troszeczkę mnie mniej boli, jeżeli miałabym wydać powiedzmy te 300 zł, a w sklepie mogę wydać na przykład 150, bo czasami naprawdę są takie duże różnice. No i teraz tak, z jakich stron korzystam? Ja Wam polecę kilka stron, przynajmniej 5, znaczy porównam Wam ceny. Ceny odnośnie cen właśnie w Douglasie czy Sephorze i na stronach, w których ja zamawiam. I ja zamawiam na 3 stronach, które mogę Wam polecić, ponieważ wiem, że często też zamawia się na truskawce, ale im więcej zamówicie kosmetyków, tym więcej zapłacicie cła i później cała ta procedura jakby odzyskiwania cła jest naprawdę męcząca i nie polecam Wam tego, także truskawki w tym momencie Wam nie polecam, jeżeli chciałobyście zrobić większe zakupy, a wiem, że często takie robicie. Także ja też sobie często odkładam pewną sumę pieniędzy i później właśnie robię takie większe zamówienie, żeby po prostu nie płacić za paczkę, czy też właśnie robię zamówienie z koleżanką. Mam takie 3 strony, które chciałabym Wam polecić. Jedną z takich najtańszych stron, która naprawdę ma bardzo bogaty asortyment, Clarins, Clinique, Vichy, dr. Irene Eris, tam wszystkie możecie znaleźć praktycznie marki, Estée Lauder, także naprawdę jest to bardzo dobra strona moim zdaniem, szeroko zaopatrzona, to jest Ebelle. Ja Wam oczywiście wszystkie te strony podlinkuję, będziecie miały na dole pod filmikiem, także o nic się nie martwcie, wszystko będzie podlinkowane. I na tej stronie, naprawdę powiem Wam z ręką na sercu, najtaniej musicie znaleźć kosmetyki, jest bardzo dużo zestawów, gdzie często mamy jeden kosmetyk w tej samej cenie co pojedynczy, a mamy na przykład dodane 2 kremy, powiedzmy 15 ml, także to jest dosyć spora próbka na przetestowanie, a uwierzcie mi, taką próbkę się testuje co najmniej 3 tygodnie, także jak dla mnie rewelacja. I kolejną równie dobrą stroną, gdzie często możemy znaleźć kosmetyki, które nie są dostępne na Ebelle, to jest Dolce. Dolce, to się pisze przez C. Wszystkie oczywiście strony mają dopisek .pl, także to są nasze polskie strony i takie polskie hurtownie. I na Dolce można naprawdę zrobić bardzo tanie podkłady. Jest większy, chyba mi się wydaje, odsetek perfum, także tutaj perfum będzie na pewno zdecydowanie więcej niż w przypadku tej poprzedniej strony Ebelle. Dosyć znaną stroną, gdzie bardzo, bardzo, bardzo dużo mamy kosmetyków takich typu La Roche-Posay, Vichy, czy tutaj Yves Austin, tak? To są marki, które należą do kosmetyków dermokosmetyków. To tutaj naprawdę mamy bardzo dużo tych kosmetyków. Mamy zarówno Clinique, Clarins i wszystkie te marki, które pojawiają się w Sephorze, także i w Douglasie oczywiście. Także tutaj nawet takie produkty jak Vichy zdobędziecie po prostu tam. Także to jest taka strona bardziej może wszechstronna, ale z tego co pamiętam, chyba na Ebelle też jest Vichy, na Dolce chyba nie, tak mi się wydaje. Także to są 3 strony, z których ja korzystam, bo często się nie pytały się, czyli Ebelle, Dolce i Perfumy. I to są bardzo tanie strony, czy bardzo tanie, no wiecie, no kosmetyki marki selektywnej, marek selektywnych są po prostu drogie i tutaj mamy już czasami często gęsto powyżej 100 zł, także no musimy się na to nastawić, ale ja wiem, że naprawdę serce boli wydać bardzo dużo pieniędzy na po prostu krem, także no tutaj wolimy iść kupić sobie ubranie, iść sobie kupić torebki, buty, wszystko co będzie widać, ale uwierzcie mi, że czasami niektóre kosmetyki marek selektywnych są po prostu, no mogłabym powiedzieć, że lepsze, bo tutaj też rozmawiałam z Natanem, który no i chyba się na przykład zajmuje grafiką, także on współpracuje z takimi właśnie markami jak Vichy czy różnymi innymi drogimi markami, które po prostu obsługuje. I on bardzo często mówi, że po prostu marki selektywne są tworzone dla osób, które
po prostu chcą mieć lepsze kosmetyki, mieć poczucie, że mają lepsze kosmetyki, za które po prostu musimy więcej zapłacić i do których dostępu nie będą miały osoby, które po prostu na te kosmetyki nie stać. Także ja wiem, że to jest oczywiście bardzo chłodna ocena takich kosmetyków, ale to jest, taka jest prawda, ponieważ często mi piszecie, że na przykład takie różne uwagi się między nami tworzą właśnie odnośnie drogich kosmetyków, że często mi piszecie, że one są niewarte swojej ceny, że naprawdę można kupić dobry kosmetyk do 50 zł i nigdy nie przekraczały się tej kwoty, albo że po co pokazywać właśnie drogie kosmetyki. Ale uwierzcie mi, kobiety czasami potrzebują odrobinę luksusu i rozmawiając z wieloma moimi koleżankami, które naprawdę mają praktycznie to samo zdanie, że po prostu droższe kosmetyki są lepsze i no, mogę powiedzieć, że takim dużym za, jeżeli chodzi o kosmetyki marek selektywnych i kupowanie tych produktów, to jest takie jakby takie tłumaczenie, że do takich kosmetyków są dodawane bardzo dobre składniki, różnego rodzaju wyciągi, które są po prostu pozyskiwane i to po prostu kosztuje. Także w momencie, kiedy chcemy mieć lepsze składniki, więcej po prostu płacimy. Ale słuchajcie, to nie jest filmik odnośnie tego, czy warto kupować takie kosmetyki, czy nie, bo to już zostawiam w waszej kwestii. Bardzo też nie lubię krytyki, mało mnie spotyka takiej krytyki, ale też nie lubię takiej krytyki, jeżeli chodzi o właśnie pisanie komentarzy, dlaczego kupujesz takie drogie kosmetyki. Pokazuję wam kosmetyki z różnych marek, są naprawdę tańsze, droższe, czasami potrafię wam pokazać krem ziai, czy jakieś kremy pod oczy, które są naprawdę w granicach 30 zł, na pewno maksymalnie. I bardzo dużo kosmetyków takich mam, także zarówno kolorowych, pokazywałam wam kosmetyki godne uwagi, jeżeli chodzi o kolorówkę czy pielęgnację, które możecie naprawdę zdobyć za przysłowiowe grosze, także to nie jest też tak, że mój kanał polega na tym, żeby wam pokazać bardzo drogie kosmetyki. Ja wiem, że tutaj dużo vlogerek spotyka po prostu zazdrość ze strony innych osób, no ale jesteśmy po to, żeby wam pokazywać różne kosmetyki. Bardzo często też piszcie mi, że dobrze, że pokazuję takie kosmetyki, bo też szukacie opinii o drogich produktach. No, gdyby nikt ich nie kupował, nie byłoby opinii, także takie kosmetyki mają swoje plusy i minusy. Niektóre kobiety lubią się otaczać luksusem, znaczy luksusem, po prostu pięknym opakowaniem. No myślę, że czasami po prostu ten kosmetyk jest lepszy. Ja wam pokażę perełki, o które warto kupić, które naprawdę, na które warto zwrócić uwagę, które rzeczywiście działają. To nie jest mój wymysł, moja fanaberia, ale po prostu te kosmetyki są dobre. No i przede wszystkim zawsze naszą wizytówką jest twarz, także jeżeli piszecie na przykład, że twoja twarz wygląda bardzo ładnie, promiennie, dlaczego? To też jest oczywiście zasługa kosmetyków kolorowych, ale zawsze wam powtarzam, że przede wszystkim jest to wyznacznik pielęgnacji. I tutaj mamy też filmik na moim kanale odnośnie pielęgnacji naturalnej, bardzo taniej, którą naprawdę musicie zrobić wszędzie i bardzo często mi piszecie komentarze, że dużo wam się kosmetyków sprawdziło, także ja się cieszę. Ale dzisiaj wam pokażę takie kosmetyki, po prostu w które inwestuję i które uważam, że warto inwestować. Także zaczynamy. Pierwszym kosmetykiem, i tutaj wam będę porównywać ceny na stronie Sephory i Douglas, a także innych stronach, które wam wcześniej wymieniłam. Pierwszy kosmetyk to jest Clarins Double Serum. Opinie są różne. Ja uważam, że to jest dobry kosmetyk, uważam, że naprawdę go warto kupić, że jest dobra inwestycja, bo naprawdę moja cera się też zmienia po tym kosmetyku, jest bardzo dobrze nawilżona, bardzo dobrze wypielęgnowana, no moja skóra po prostu się czuje po tym kosmetyku dobrze, mimo że są opinie, że tutaj mamy bardzo wysoko w składzie parafiny, że to tak naprawdę są tylko ekstrakty i tyle. Ale kosmetyk działa, także no to już wasza opinia, czy będziecie go używać, czy nie. Ale gdzie zdobyć go tani? Także zaczynamy może od Sephory. I tutaj będzie Sephora. Za 30 ml, także taką buteleczkę, którą ja posiadam, zapłacicie około 209 zł. Za 50 ml 400 zł. Przepraszam, teraz jest promocja chyba w Douglasie 209 zł. Natomiast normalnie kosztuje 299 i tak samo mamy w Sephorze. Także ten kosmetyk jest tak samo ceniony w Sephorze i w Douglasie. 299, 30 ml, 399, 400 ml. Także na uwaga, ceny z kosmosu. Dalej. Strona Ebelle 189 zł, 199 zł z dodatkami, czyli kremami. Tutaj będzie chyba Multi Active Day i Multi Active Night, czyli mamy dwa kremy po 15 ml, czyli dodatkowo mamy 30 ml, gdzie pełnowymiarowy kosmetyk tego produktu kosztuje około 200 zł. Także uwaga. Dalej mamy i perfumy. I perfumy nie posiada Double Serum, znaczy nie posiada. Ja kupiłam za 197, natomiast 30 ml, natomiast teraz już produkt został wycofany ze sprzedaży tego sklepu i po prostu go nie ma.
Dolce 156 zł, 30 ml, 339,50 zł. Także odrobinę taniej, ale Dolce pod tym względem jest po prostu drogim sklepem. Także tutaj, jeżeli chodzi o markę Clarins, nie znajdziecie go taniej, Ebelle jest najtańsze. Dalej 3 kroki Clinique. No i tutaj, co się znajduje w 3 krokach? Tak naprawdę, muszę Wam tutaj podliczyć, że... zaraz Wam powiem... 200, 310, 310, około 400 zł musimy wydać na cały ten zestaw w Sephorze. I zaczynamy od pierwszego kosmetyku, jakim jest żel. Żel kosztuje w Douglasie 200 ml, 89 zł, w Sephorze też 89, Ebelle wydaje mi się, że około 50-60 zł, 20 zł różnicy, i perfumy 82 zł i Dolce 83. Tak mi się wydaje przynajmniej. Tak, widziałam chyba na Ebelle za 50 coś. Czy 60 zł. No jakoś tak. Na pewno bardzo, bardzo będzie Wam się opłacać tonik. Ja mam 400 ml, także on jest droższy, ale podam Wam cenę 200 ml dla porównania. Tonik będzie kosztował w Sephorze 79 zł 200 ml, 125 zł 400, czyli takie jak ja mam. 400 ml. 200 ml w Sephorze kosztuje 79 zł, czyli Douglas i Sephora mają te same ceny w tym przypadku. 72 zł i perfumy. 200 ml, natomiast 400 ml 99 zł, to i tak już jest taniej 25 zł. Ebelle 200 ml 55 zł i Dolce 82 za 200 ml. Także no tutaj mamy, słuchajcie, już na dwóch krokach mamy około 60 zł różnicy. I następnie krem. Krem też jest bardzo ciekawy, bardzo dobry moim zdaniem, też warto w niego zainwestować. Krem 125 ml, czyli taka, powiedzmy, że największa pojemność, którą najczęściej możemy znaleźć, bo jeszcze jest 200 ml. 125 zł Douglas, 185 zł Sephora i Douglas. Ebelle 124, uwaga, 60 zł różnicy. I perfumy 138 zł, natomiast Dolce 142. Czyli Dolce w ogóle wypada drożej, ale czasami są takie rzeczy, które naprawdę tam tylko zdobędziecie. Ostatni kosmetyk, który Wam chciałam pokazać z pielęgnacji, to jest serum z Clarins. To jest po prostu hicior podobno, znaczy podobno, bo ja jeszcze go nie używałam. To jest Hydra Queen, czyli serum. Miałam z tego krem, także bardzo Wam też polecam. I już Wam mówię, ile kosztuje serum. Douglas 229 zł, Sephora 229 zł, uwaga, Ebelle 138 zł. Mamy praktycznie na kosmetyku 100 zł różnicy. Dalej, i perfumy 143 zł i Dolce, na Dolce 191, także no najdrożej, ale na Ebelle 100 zł różnicy. Ostatnim produktem, o którym Wam chciałam mówić, to jest podkład Estée Lauder Double Wear i tutaj też Was może zaciekawi ten produkt. Douglas 175 zł, Sephora 179 zł, Dolce 136 zł. Czyli mamy około 40 zł różnicy, Ebelle 126 zł i perfumy 146. Także ogromna różnica. I tak mi się przypomniało, że ostatnim kosmetykiem, który Wam chciałam omówić, to jest All About Eyes, czyli znany Wam już dobrze krem pod oczy. Douglas 15 ml 165 zł, Sephora 169 zł, Ebelle 109 zł i perfumy 128 zł i Dolce 138. Także to są rzeczy, które Wam chciałam pokazać. Pokazać Wam strony, gdzie możecie znaleźć taniej. Dajcie znać, co sądzicie o takich właśnie markowych kosmetykach. Ja oczywiście jestem przygotowana na różne komentarze, bo wiem, że ten filmik będzie kontrowersyjny, ale głównym zadaniem tego filmiku było Wam przedstawienie tańszych stron, także naprawdę myślę, że to będzie przydatne, ponieważ ja sama też bym często gęsto przepłacała na truskawce, a tutaj możemy zdobyć kosmetyki po prostu taniej. Także no dajcie znać, czy Wam się ten filmik przydał, co o nim sądzicie, czy jest to ciekawy pomysł. No i mam nadzieję, że skorzystacie, ponieważ ja bardzo często korzystam z tych stron. Teraz będę w kwietniu robić duże zamówienia na stronie Ebelle. Także pojawi się kilka nowych kosmetyków, ale pamiętajcie, że zawsze używamy wszystkich kosmetyków po kolei. Zużywamy i następnie kupujemy następne, tak żeby nie marnowały nam się i żebyśmy też nie przepłacały jednocześnie. Także dajcie znać. Widzimy się w kolejnych filmikach i trzymajcie się krótko. Hej!